Nowa arteria pozwoli kierowcom zjeżdżającym z Nowego Mostu ominięcie korkującej się trasy Kościuszki i szybkie dotarcie do północnej części miasta oraz drogi wylotowej na Gdańsk. Nowy Most, jak widać, to już końcówka budowy i po to, aby się wygodnie przez Toruń przejeżdżało, jeszcze trzeba zbudować kolejny odcinek od ulicy Wschodniej aż do ulicy Grudziąckiej za cmentarzem komunalnym. Też około 4 km drogi dwujezdniowej. Na szczęście już bez mostu, ale z wiaduktami, ze skrzyżowaniami dwupoziomowymi i to poważna inwestycja, pewnie najważniejsza wśród drogowych inwestycji miasta w najbliższym czasie. Podczas sesji Rady Miasta zatwierdzono 8 milionów złotych na prace przygotowawcze związane z budową nowej arterii komunikacyjnej Torunia. Obejmują nie tylko wykonanie samej dokumentacji technicznej, ale również przeprowadzenie raportu, oddziaływania na środowisko, uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, w tym również przeprowadzenie konsultacji społecznych, ponieważ w ramach tego zadania wykonawca przedstawi kilka wariantów przebiegu tej trasy. Radni zgodzili się także na nieodpłatne przejęcie od PKP terenów przy dworcu Toruń Miasto. Przy wsparciu unijnej dotacji chcą doprowadzić do porządku zaniedbany przez kolej plac 18 stycznia. Zostanie wybudowane, zorganizowane w ramach projektu Beach City centrum obsługi podróżnych, bardzo z jednej strony nowoczesne, ale z drugiej strony będzie to zabudowa w stylu XIX-wiecznym, czyli bardzo przystającym do charakteru tej pięknej dzielnicy Torunia. Na sesji Rady Miasta podjęto także decyzję o likwidacji 12 liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego dla dorosłych. W przypadku 12 liceum ogólnokształcącego powodem był brak naboru, czyli brak zainteresowania uczniów nauką w tej szkole. W przypadku technikum uzupełniającego dla dorosłych przepisy prawa, zmiany ustawy spowodowały, że tego typu szkoły nadal nie mogą dalej funkcjonować. Natomiast w przypadku zarówno jednej, jak i drugiej szkoły uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tych szkołach, będą mieli możliwość dokończenia edukacji, czyli likwidacja poprzez wygaszanie. Radni postanowili powołać także doraźną komisję do spraw obszaru metropolitalnego i rozwoju miasta. Ja i prezydent i wielu innych wypowiadaliśmy się za potrzebą powstania takiej metropolii, ale chcemy, aby również na bieżąco Komisja Rady Miasta reagowała na sprawy pojawiające się związane z metropolią. I to nie tylko metropolia, to cały system zadań wokół tego powstających, a szczególnie ważnych zbliżającym się okresem nowym finansowania. Toruńscy radni postanowili również, że ekologiczne samochody z napędem elektrycznym i hybrydowym będą mogły parkować za darmo w strefie płatnego parkowania.